wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki. Basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com. Jest już nowy numer gazety lokalnej w numerze. Akcja CBŚP w Ubojni, są pierwsze zatrzymania. Dramat rodziny spod Witoni, pożar pochłonął cały ich dobytek. Polfarmek znokautowany w Radomiu. Do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta lokalna, blisko Twoich spraw. Cena złoty 99. Dzień dobry Państwu, Kamila Samojło. Dzisiaj mamy piątek, 9 grudnia, a imieniny obchodzą Aleksander, Bogdan, Elżbieta i Ludwik. Zaczynamy wiadomości dnia. Kutnowscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło w piątek rano o godzinie 6:35 na skrzyżowaniu ulic Wygoda i Narutowicza. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący BMW, 21-letni mieszkaniec Kutna, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu ulicą Wygoda rowerzyście. W wyniku zdarzenia 65-letni mieszkaniec Kutna doznał wstrząśnienia mózgu. Pozostał na obserwacji w szpitalu, kierowcy byli trzeźwi. Do magazynu Kutnowskiego Komitetu Obrony Bezrobotnych trafiły artykuły spożywcze i odzież zbierana w kutnowskich placówkach oświatowych. Wszystko w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim i młodzieży, i dzieciom w przedszkolach, w szkołach podstawowych, w gimnazjach, dyrekcji, pedagogom, pełnomocnikom przede wszystkim, którzy włożyli tak dużo serca, że mogli tak zebrać nam tych artykułów spożywczych i odzieży. Młodzieży z kutnowskich szkół i przedszkoli udało się zebrać dużo odzieży, m.in. buty, kurtki, spodnie, ubrania, głównie dla dzieci. Są również gry, książki, puzzle i różnego rodzaju zabawki. Tutaj, co zauważyłam w tych artykułach spożywczych, to też widzę i puszki, i słodycze, i czekolady, i mąka, i cukier, i ciastka, i czekolady, i bombonierki jakieś tam, no to jest jeszcze wszystko zapakowane. No to, co tutaj widzę na wierzchu i to, co jest tutaj, pan redaktor widzi, no to wszystko to, co mamy, to będziemy kładli do paczek. Wydawanie paczek odbędzie się 19 i 20 grudnia w godzinach od 9 do 14. Te artykuły, które żeśmy zebrali w naszych szkołach, to pozostają na naszym terenie. To nasze dzieci z Kutna otrzymują tą żywność. I jest dla nas to takie bardzo ważne, żeby każde dziecko, które po prostu dostanie, żeby się cieszyło, a rodzic, jak dostanie to artykuły spożywcze, żeby miał z czego przyszykować, może podszykować te święta Bożego Narodzenia, bo może o przyszykowaniu to jest za dużo powiedziane, ale uważam, że to, co się dostanie, to się już nie kupi, tak? To już rodzice tego nie kupią, będą mogli coś z tego przygotować. A ze słodyczy na pewno będzie duża radość dla dzieci, bo w pierwszej kolejności, jak przychodzą tutaj właśnie po paczki, to dzieci patrzą w te paczki, czy tam już mają jakąś słodycz, czy mamusia będzie miała co położyć po prostu pod choinkę jakąś paczuszkę ze słodyczami.
To było kolejne spotkanie gospodarcze organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Kutnie. Głównym tematem były inwestycje i projekty budżetowe samorządów na 2017 rok. Dyskusja na temat, jakie zadania, które dla przedsiębiorców są jakby najistotniejsze. Mają tutaj jakby podwójną możliwość, są przedsiębiorcami, ale są jednocześnie mieszkańcami tego miasta i powiata, w związku z tym mogą również jako mieszkańcy coś na temat tych zadań inwestycyjnych, czy ewentualnie nowych jeszcze pomysłów, projektów wnieść. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji kutnowskiej hodowli buraka cukrowego. Przedstawił ją pan Krzysztof Włodarczyk, dyrektor zakładu. 11 lat temu, jak zarząd przeniósł się do Straszkowa pod Kłodawą, to wszyscy myślą, że w KHBC w Kutnie już nie ma, że wyniosło się całkowicie. Jak najbardziej jest to mylna opinia. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jesteśmy jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie. W Polsce jesteśmy jedynym takim zakładem, który zajmuje się produkcją materiału siewnego buraka cukrowego. Natomiast takich zakładów w Europie jest niewiele, bo w ostatnich modernizacjach dysponujemy najnowszym sprzętem i dlatego, że ten najnowszy sprzęt mamy, zgłasza się do nas coraz więcej klientów i być może za 2-3 lata nasza produkcja, którą dzisiaj prowadzimy, będzie produkcją marginalną, natomiast będziemy świadczyć usługi dla innych firm produkujących nasiona, a chcących iść z ekspansją na wschód. Jesteśmy tutaj bliżej, doskonałe połączenie. Mówię, bardzo dużo firm już się zaczyna do nas zgłaszać i w przyszłym roku będziemy musieli modernizować i powiększać nasze linie. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie zebranym gościom budżetów miasta i powiatu na przyszły rok. Nasz budżet może nie wygląda tak imponująco, chociaż z roku na rok widzimy pewne poprawy. Mianowicie, jeśli mówiąc o konkretach, to dochody nasze w przyszłym roku będą wyglądały na poziomie 105 milionów. Wydatki na poziomie 109 milionów, ale już na początku muszę stwierdzić, że nie planujemy żadnego kredytowania. Pozwoliliśmy sobie na pewien manewr tutaj finansowy we wrześniu. Zdjęcie jakby oszczędności z 2016 roku, co nam pozwoliło od razu wnieść 5 milionów tak zwanych wolnych środków w budżecie na 2017 rok. Projekty budżetów na rok 2017 znajdują się do wglądu w biurze RIK oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta, Biuletyn Informacji Publicznej, Finanse Miasta, Budżet oraz Starostwa Powiatowego w Kutnie. Trwa akcja Zima 2016-2017. Akcja Zima jest skierowana przede wszystkim do osób bezdomnych i osób, które przebywają w trudnych warunkach mieszkaniowych, ale także do osób starszych, chorych, samotnych, które również mogą potrzebować pomocy, czy to w zakupie opału, czy to w innych sytuacjach życiowych, które się znalazły. Także apelujemy do wszystkich mieszkańców Kutna, jeżeli widzicie takie osoby, jeżeli znacie w swoim otoczeniu osoby, które wymagają pomocy, prosimy o zgłaszanie informacji na ich temat do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także do policji, do Straży Miejskiej i zawsze można dzwonić pod telefon alarmowy 112. Aktualnie w domu noclegowym przebywa 31 mężczyzn i jedna kobieta. Dom noclegowy dysponuje jednym wolnym miejscem i 5 dostawkami. Pracownicy kontaktują się także z ośrodkami pomocy społecznej w innych miejscowościach. Wiele bowiem osób pochodzi spoza Kutna. W ramach interwencji są wydawane także ciepłe posiłki przez stołówkę dziennego domu pobytu w MOPS-ie. Jest to ciepła zupa, która jest przekazywana do noclegowni. Są to obiady i jest to gorąca herbata. MOPS na bieżąco prowadzi akcję pomocową dla osób potrzebujących. Osoby, z którymi spotykają się pracownicy socjalni, są informowane o formach pomocy, z których mogą skorzystać. Ponadto pracownicy socjalni cały czas monitorują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Podejmują różnego rodzaju działania. Do tej pory były to takie działania jak wydawanie ciepłej odzieży, ręczników, butów, posiłków, gorącej herbaty, także współpraca z tymi osobami, która polegała na skierowaniu na leczenie, pomocy w wyrobieniu dowodu osobistego, pomoc w uzyskaniu także ubezpieczenia zdrowotnego, konsultacje medyczne, kontakty z rodziną. Oczywiście cały czas pracownicy kontaktują się z Komendą Powiatową Policji i Komendą Straży Miejskiej w Kutnie. Apelujemy także do Państwa o zgłaszanie miejsc, w których mogą znajdować się osoby potrzebujące pomocy.
Jesień-zima to okres szczególnie trudny dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Szybko zapadający zmrok i złe warunki atmosferyczne często są przyczyną wypadków drogowych z udziałem właśnie tej grupy uczestników ruchu drogowego. Zbawienny może okazać się dla nich jaskrawo-żółty, błyszczący odblask, który przyciąga uwagę innych użytkowników dróg. Im więcej odblasków ma na sobie niechroniony, tym bardziej będzie widoczny na drodze, a co za tym idzie, będzie bezpieczniejszy. W połowie 2014 roku weszły w życie przepisy nakłaniające na pieszych poruszających się poza poboczem dróg, poza terenem zabudowanym, obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Człowiek idący z odblaskiem jest widoczny w światłach samochodu z odległości około 150 metrów. Bez tego elementu kierowca jest w stanie zauważyć go dopiero w odległości około 40 metrów. Za niestosowanie się do przepisów pieszy może dostać ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł. Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepione do ubrania, opaski lub kamizelki. Ważne jest ich umieszczenie na wysokości kolan, dłoni, w okolicy klatki piersiowej i pleców. Wtedy odblaski będą widoczne dla kierowców. Życie jest piękne. Nie ryzykujmy utraty tego najcenniejszego daru. Nośmy odblaski. W nocy przelotne opady w całym regionie. Temperatura 3 stopnie w Kutnie, 6 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. W dzień pochmurno. Temperatura 8 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. W nocy pochmurno. Temperatura 5 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 999 hektopaskali.